czy ciężko jest opracować i wdrożyć do produkcji czołg. Oczywiście mówimy tutaj o nowoczesnym czołgu, a nie na przykład o czymś, co odpowiada technologii temu, co było kilkadziesiąt lat temu. I tutaj można by polecieć klasykiem i powiedzieć, to zależy. No, zależy od tego, czy mamy te wszystkie klocki, z których składa się czołgi. Jak zawsze powtarzam, silnik, transmisja i SKO są tymi najważniejszymi, najdroższymi i najtrudniejszymi do opracowania elementami. Jeśli mamy klocki, nie ma problemu. Możemy też je opracować. W przypadku niektórych elementów, czyli silnik i transmisja, jest to bardzo trudne. Spójrzmy na przykład takie, wydawałoby się, potęgi, które zajmują się tymi zagadnieniami od lat, czyli na przykład Chiny, Rosja, Turcja i pewne państwo, o którym nie można mówić. I one mają z tym gigantyczne problemy. Albo te silniki mają ograniczoną moc, albo ograniczoną żywotność, albo te państwa, ponieważ mogą, sięgają po rozwiązania zewnętrzne, po prostu kupując licencję i produkując czołg na licencji innego państwa, państwa, które posiada firmę, no, która w tej materii jest legendą. No, mówimy tutaj o MTU. Ale państwo, które nie ma tych klocków, może też, gdy tylko chce i gdy no jednak są państwa, firmy, które są otwarte na taką współpracę, stworzyć czołg, wykorzystując własne zdolności, częściowo je opracowując w trakcie budowy tego czołgu i biorąc rozwiązania z zewnątrz. Tutaj mamy na przykład Koreę Południową i tu nie mówimy tylko o czołgu K1, K2 to też na przykład transmisja ręka, silnik MTU, armata też, można powiedzieć, wywodząca się z innej armaty i szereg innych rzeczy, które też pochodzą z innych państw. Jeśli chodzi o K2, to należy pamiętać, że on jest troszkę opóźniony, on powinien wejść do służby o wiele wcześniej i on od początku miał mieć te własne silnik, transmisję. No ale nie jest to, jak się okazało, takie proste, żeby to opracować. Tutaj mamy też Turcję, tutaj mamy też Indie, państwa, które jednak sięgają po te klocki z zewnątrz. No, do tego doszła też Wielka Brytania, która w modernizacji swoich czołgów Challenger 2 do standardu typu Challenger 3, no też musiała sięgnąć po rozwiązania zagraniczne, ponieważ utraciła kompetencje. Więc albo łatwe, gdy ma się te klocki, albo trudne, gdy trzeba sięgnąć po te klocki, które no, jednak są w innych podmiotach, w innych państwach, no one muszą jeszcze tego chcieć, albo bardzo, bardzo trudne, gdy nie mamy gdzie sięgnąć i niektórzy mogliby powiedzieć wręcz niemożliwe w przypadku państw, które ani nie mają klocków, ani nie mają po co sięgnąć z zewnątrz, nie mówiąc już o tym, że nie mają własnych kompetencji. Czyli budowa czołgu dla większości państw jest bardzo, bardzo trudnym procesem. Tych państw, które są w stanie opracować czołg, nowoczesny czołg, jest ograniczona liczba i ona się zmniejszyła. Tak jak powiedziałem, na przykład Wielka Brytania najprawdopodobniej taką zdolność utraciła. Nie wiemy jak z Francją, chociaż myślę, że oni akurat by sobie poradzili. I tych państw jest niewiele. Japonia, Korea, Chiny, Turcja, chociaż sięgając po rozwiązania zewnętrzne, Rosja, Stany Zjednoczone. Mówiłem o Niemczech? Może Włochy, Włosi jednak byliby w stanie, ale czy byłby to bardzo nowoczesny czołg? Szczerze wątpię. Oni już jednak od wielu lat tych czołgów nie produkują, chociaż myślę, że też tak samo jak Francuzi mogliby nas zaskoczyć. Nie wiem, zapraszam Was do wsparcia w tym monologu, więc zapraszam. Postawienie symbolicznej kawy, Patronite, komentarz z super podziękowaniem za wszelkie formy takiego wsparcia bardzo dziękuję. Więc dla zwykłego, normalnego państwa opracowanie czołgu jest czymś bardzo trudnym. I tutaj możemy się zastanawiać, czy Polska byłaby w stanie opracować własną konstrukcję. Samodzielnie, zupełnie od zera, byłoby to bardzo trudne, drogie, długotrwałe i obarczone sporym ryzykiem, że no, skutek
no nie będzie taki, jaki byśmy chcieli. To jest jednak coś trudnego. Co tu dużo mówić? To nie jest prosta sprawa opracować czołg, tylko że my jesteśmy państwem, które jednak ma gigantyczną zaletę. Jesteśmy państwem, które no, ma sojuszników, ma państwa, które mogą być partnerami. Silnik, transmisja, SKO jesteśmy w stanie opracować sami. Armata czołgowa, no tutaj większość państw, nawet Amerykanie, sięgają po rozwiązania niemieckie i myślę, że tutaj też nie byłoby większych problemów, żeby tego typu kompetencje uzyskać. Tylko, że to coś, co według wielu już nie byłoby własną konstrukcją. Ja tutaj się nie zgadzam. Jeśli mamy konstrukcję, o czym mówiłem, gdy mówiłem o Borsuku, na tym albo na moim pobocznym kanale, na który zapraszam, wpadnijcie na kartę społeczności, tam wrzucam linki do tych materiałów. To jest konstrukcja, w której możemy zmienić wszystko to, co chcemy i kiedy chcemy. To jest bardzo ważna sprawa, więc nawet wykorzystując silnik i inne elementy z zewnątrz, to jednak mamy duże możliwości zmieniania tej konstrukcji. Więc opracowanie własnego czołgu w naszym przypadku jak najbardziej jest możliwe. Tylko, że tutaj chodzi o czas i o pieniądze. I o zdawanie sobie sprawy, że gdy chcemy mieć nowy czołg, nowoczesny czołg za 10-15 lat, bardziej za 15, to termin rozpoczęcia prac, inwestowania i budowania kompetencji i współpracy z podmiotami zewnętrznymi, na przykład z MTU, na przykład z, nie wiem, inną firmą produkującą silniki, czy też przekładnie, z przekładniami też nie jest tak źle, jakby się wydawało, to ten czas to dzisiaj. Stworzenie czołgu, bojowego wozu piechoty jest w naszych możliwościach, tylko że trzeba chcieć, trzeba zdawać sobie sprawę, że to będzie proces długotrwały i że będzie kosztowny. Korea Południowa nigdy by nie miała swojej K1, teraz K2, nie mogłaby nam jej sprzedać, gdyby kiedyś nie podjęto decyzji, tak, chcemy mieć czołgi, nowoczesne czołgi, które są produkowane u nas i do budowy większości kompetencji tych czołgów no, musimy posiadać zdolności własne. W przypadku K1 te zdolności były ograniczone, w przypadku K2 przez długi czas, myślę, że nawet dzisiaj większość tych, no nie większość, ale silnik i transmisja, tu różnie się mówi, czy to już jest konstrukcja własna, czy dalej to jest MTU plus RENK. Ale nawet państwo, które ponad 30 lat temu rozpoczęło swoją pracę nad czołgami, w przypadku K2 ponad 20 lat temu, tak na serio, dopiero teraz z tego wychodzi. Dopiero teraz może będzie miała własny silnik, który będzie taki jak trzeba i może będzie miała własną transmisję. Transmisję tutaj określam skrzynię biegów, te wszystkie elementy, które wchodzą w skład tego przeniesienia tej mocy z silnika. Czyli ten drugi z elementów PowerPacka, ale nie tylko. I oni dopiero są w tym miejscu. Ale nie byliby w nim, gdyby ktoś kiedyś nie stwierdził, mamy tyle i tyle lat, mamy tyle i tyle środków finansowych i ludzkich, będziemy się posiłkować wsparciem firm zewnętrznych, ale chcemy mieć własny czołg. I w przypadku takiego państwa jak Polska, no to wyglądałoby w sposób podobny. Tylko, że trzeba chcieć i wiedzieć, co się chce. I nie, że dzisiaj, jutro, za dwa, za trzy lata musi być, ponieważ gdyby tak pomyślano o tym 10, 15, 20 lat temu, to mielibyśmy własną konstrukcję. Na pewno nie gorszą niż czołg K2, a myślę, że w niektórych elementach nawet lepszą. A nie musielibyśmy płacić jak za zboże. W przypadku innych państw, tak jak powiedziałem, jest niewielka liczba państw, które są w stanie zbudować czołg albo własnymi siłami, chociaż tutaj w całości własny czołg, tak A do Z, bez żadnych licencyjnych rozwiązań, no tutaj można by nawet Abramsa wyrzucić z powodu armaty, którą stosuje, to kto nam zostanie? Niemcy? No tak, można by tak powiedzieć, chociaż wiele osób nie lubi tego państwa, ale to nie kanał, który roztrząsa kwestie państw, które lubimy, których nie lubimy. Nieważne.
to są państwa, które trzeba brać pod uwagę jako, co możemy zyskać na współpracy, a co nie. Jakie mogą stanowić zagrożenie. Jeśli chodzi o liczbę państw, które mogłyby opracować własny czołg, no to ta grupa tych państw się poszerza, ponieważ jest to dużo państw i tutaj limiterem, tutaj ograniczeniem są finanse i zapotrzebowanie. Ponieważ pamiętajcie, że budowa własnego czołgu nie zawsze jest czymś, co się opłaca. Tutaj musimy mieć skalę, czyli tych czołgów musi być no, naprawdę odpowiednia liczba, żeby zwróciły się te koszty finansowania, oraz to państwo musi wiedzieć, czy ta niezależność wynikająca z opracowania czołgu, samolotu, rakiety balistycznej jest wartością potrzebniejszą, ważniejszą niż środki, jakie przeznaczamy na no, opracowanie tego. I to też jest bardzo ważna kwestia. Własne kompetencje i możliwość sprzedaży, gdzie się chce, wykorzystania tego, jak się chce, też jest bardzo ważnym elementem, a nie oglądanie się na przykład. Nie możemy sprzedać, przekazać albo użyć, ponieważ ktoś się nie zgodzi. W przypadku czołgów to nie jest tak ważne, no ale na przykład w przypadku rakiet manewrujących, balistycznych, to już jest bardzo ważne. Tak, w tym materiale też będę poruszał ten temat. Własne kompetencje i to, że nikt nam nie może powiedzieć, nie będę zbyt zadowolony, żebyś użył tego środka obrony w ten sposób, w jaki chcesz, albo przeciwko temu, czemu chcesz. Albo no, nie sprzedaj tej armatochaubicy, przepraszam, nie sprzedaj tego pojazdu, no bo ja mam własny produkt i wejdziesz mi w moje kompetencje, a ja chcę na tym zarobić dużo więcej niż ty. A ty mogłeś sobie to podwozie rozwijać, ponieważ później już nie było zbyt dużo problemów, no ale miało być szybko, prawda? No i w przypadku czołgów jest podobnie. Nikt nam nie sprzeda pełnej licencji, nikt nie da nam pełnych możliwości produkcji u nas, ponieważ to ze względów ekonomicznych i jeśli chodzi o konkurencję, będzie dla niego czymś niefajnym. Więc nie liczmy na to, że K2 będą naszymi czołgami. Nigdy nie będą. W znaczeniu, że będziemy robić z nimi, co tylko sobie będziemy chcieli. Po prostu nie. Tylko, że produkować to właśnie mieć czas, to właśnie mieć środki i to właśnie móc opracować coś. I tutaj wchodzi kwestia, że wiele osób tak sobie liczy. No, za 15 lat długo. Setki milionów, może miliardy złotych, za dużo. A co w zamian? No, tylko będziemy mogli się pochwalić, że mamy własną konstrukcję. I to jest bardzo błędne myślenie, ponieważ nie tylko będziemy mieli własną konstrukcję, ale będziemy mieć konstrukcję, z którą będziemy mogli zrobić, co tylko sobie chcemy. Będziemy ją mogli sprzedać. No, tu zależy też od silnika i od transmisji, ale to możemy coś włożyć innego. Możemy negocjować. Możemy sprzedać tym osobom, które chcemy, żebyśmy. Bo nam się tak spodobało i nam się to opłaca, a nie będziemy musieli się oglądać, co my z tym zrobimy. No i kwestia, którą podkreślam dziesięciokrotnie w każdym materiale, gdy mówię o czymś, co produkujemy w Polsce. Kasa. Koszty utrzymania, koszty zakupu. Tak jak mówię, produkujemy coś w Polsce, jest to nasze w większości. W przypadku czołgów i BWP-ów ta wieża jest najdroższa. To kilkadziesiąt procent kosztu całego sprzętu. No i wyobraźmy sobie, że taki czołg za 10 milionów złotych, no fajnie jakby takie tanie były czołgi, jest wyprodukowany w Polsce. Jak duża część wraca z tych 10 milionów wydanych w postaci podatków, które płacą podwykonawcy, ZUS-ów i innych elementów? Ile tego wraca do Polski? Nawet kilkadziesiąt procent. A gdy kupimy czołg za 10 milionów z zagranicy, no nie tak to wygląda. No tutaj ktoś od razu powie, no polski przemysł najdroższy w Europie. Gówno prawda. Jeśli się nie potrafi czytać umów, to można tak stwierdzić. Albo na przykład się mówi, K9, południowo-koreańska armatochaubica, jest zdecydowanie tańsza od Kraba. No super. Tylko czy ta K9 jest w takim wariancie, który jest na poziomie Kraba? No nie. Ten wariant dopiero będzie kiedyś. Teraz nie, kupujemy o wiele słabiej wyposażone pojazdy. Czy wliczamy w cenę tej umowy całą otoczkę serwisową, logistyczną, szkoleniową?
Niekoniecznie. A czy gdy spojrzymy na kraba, to tam doliczamy pojazdy amunicyjne, dowodzenia, wozy zabezpieczenia technicznego, cały ten gigantyczny ekosystem, który do K9 też musi być zamówiony? No nie. Nasz przemysł nie jest najdroższy. A i tak duża część z tych środków wraca. Więc budowa czołgu to decyzja na lata do przodu. Tak samo jest z samolotami, tak samo jest z BWP-ami, z wszystkim. Z bezzałogowcami też. I takie Indie, oni mają problemy z tym czołgiem. Okej, dobra, to może nie Indie. Korea Południowa, Turcja, które budują własne konstrukcje. I czołgi, i BWP-y, i samoloty, ponieważ chcą i wiedzą, że no, będą mieli pewne zapotrzebowanie. My też potrzebujemy 100 kilkudziesięciu samolotów. A myślimy o własnych konstrukcjach? No nie, bo nie jesteśmy w stanie. Nie da się w pełnym zakresie. Oni wiedzą, że jeśli to opracują, to ich rozwój, ich technologia pójdzie mocno do przodu. Sami kupią dużą ich liczbę i będzie to taniej niż kupić z zewnątrz. Utrzymanie też będzie tańsze, bo nie będzie dużych narzutów i będziemy mieć własne kompetencje. Nie we wszystkim, tutaj musimy o tym pamiętać. I później się to jeszcze sprzeda. K2, K9, Chunmoo, KF-21, Altaj, Tulpar. Rzeczy, które, no może nie, ten ostatni to akurat nie. Rzeczy, które będą sprzedawane. I będzie na tym bita gigantyczna kasa. Na naszej modernizacji naszego wojska już biją gigantyczną kasę. I będą ją bić jeszcze przez 30-40 lat, ponieważ to musimy utrzymać, prawda? I kto przez te 30-40 lat będzie z tego ciągnął gigantyczne zyski, nawet gdyby serwis był w Polsce? Bo tam pewien narzut jest cały czas. No chyba nie powiecie mi, że to nie jest coś zyskownego. Kurde, miało być o tym, jak ciężko jest wybudować czołg. Przegadany troszkę materiał. Największym problemem są właśnie silnik, transmisja, SKO, reszta to jest do ogarnięcia. Tylko to nadal, ta reszta to są lata. 10 lat to za mało. Myślę, że 15. Więc to kwestia w przypadku dużej liczby państw czasu i środków. Nie wszystkie państwa są do tego zdolne z powodu kasy i możliwości wsparcia zewnętrznego. A państw, które są samodzielnie zdolne opracować nowoczesną konstrukcję, to jest ich niewiele. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, mniej niż 10. A tak zupełnie samodzielnie, no to na jednej ręce palców jest zbyt dużo. Okej, kończmy, bo się rozgadałem. Ten materiał musi być wrzucony jako jakiś podcast, nie wiem. Dziękuję za uwagę, dziękuję za wszelkie formy wsparcia, zapraszam do tego wsparcia. Oceń, skomentuj, zasubskrybuj. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.